Witajcie, edycji Must Be The Music, tylko muzyka było już prawie tyle co Tańca z Gwiazdami, dlatego trochę pogubiłam się, na której właściwie edycji jestem. Jest jedno pewne, że jestem na finale. I zaraz sprawdzimy, kto wygra i jakie nastroje w związku z tym panują. Wygrał tą edycję Must Be The Music. Duet Szumlas-Zaborski. Open the window, take me to the limbo. Też miałam pomysł na duet, prawda? Jakuba i gitarzysty, więc ja jestem bardzo zadowolona, bo jak się gra w Totolotka i się szóstkę wygrywa, to trudno płakać z tego powodu. Gitarzysta Piotr jest wirtuozem na gitarze, jest niesamowity, natomiast Kuba jest niesamowitym melodykiem i pisze tak niebanalne, ale bardzo wpadające w ucho melodie, że to jest nieprawdopodobna umiejętność. No i oni razem, to jest coś pięknego. Niepotrzebnie narzekamy, że my jesteśmy tacy wieśniacy, jakby to łozo teraz, tak, określił za mną zresztą, że my jesteśmy tacy właśnie biesiadni, że my właśnie, że nam taka prosta muzyka najlepiej odpowiada, a nie potrafimy niczego wyrafinowanego zrozumieć. Okazuje się, że tutaj ten finał temu zaprzeczył, no. Publika w końcu walczy o to, żeby ta muza była coraz lepsza u nas w kraju i faktycznie gdzieś to się wyedukowało chyba i jakoś w jakiś sposób chcemy dobrych piosenek. Co, słyszałam, że jakieś afterparty się szykuje? Afterparty dziś? No. Nie mam pojęcia, jak pójdę, to się dowiem. No ale szczerze mówiąc, to marzę w kontekście afterparty to o rozmowach z tymi artystami, którzy się pojawili na scenie na spokojnie, tak żeby móc pogadać właśnie. Lachersi przed chwilą do mnie podeszli, żeby tak pogadać, co tam się dzieje, co nagrywają, bo tutaj to troszkę jest nerwowo i się śpieszymy, a tam, żeby tak przy jakimś miłym drineczku, prawda, porozmawiać o planach. Jest progres, dowiedziałam się, która to była edycja, piąta. Piąta edycja, ale już czekamy na następną, szóstą. Słyszałam, że już ruszają castingi, czyli pewnie całkiem niebawem znowu tutaj przyjdę. A tymczasem mówię wam do zobaczenia.